Na co dzień dbają o swoich pacjentów, rehabilitują, karmią, otaczają opieką medyczną, prowadzą administrację czy zajmują się księgowością. W piątkowe popołudnie spotkali się po godzinach pracy, by wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami bądź po prostu pobyć razem. Blisko połowa pracowników spółki Sanatoria Dolnośląskie przyjechała do Mieroszowa na spotkanie integracyjne. Pierwsze w tym roku spotkanie integracyjne. Staramy się tak, aby przynajmniej raz do roku cała firma mogła się spotkać. Jesteśmy w 5 miejscowościach, w związku z tym kontakt wszystkich jest utrudniony. Na co dzień go nie ma, ale jednak chcemy, żeby wszyscy czuli się razem, że jesteśmy tak naprawdę jedną wielką rodziną. Ile osób pracuje w sanatoriach dolnośląskich? W sanatoriach dolnośląskich pracuje ponad 300 osób, także tutaj jest dosyć duża impreza. Mam nadzieję, że do późna. Spotkanie miało wyraz nieoficjalny, jednak uczestniczyli w nim również lokalni parlamentarzyści, od lat zaprzyjaźnieni ze spółką. Była to okazja do podsumowania dotychczasowej pracy. Dzisiaj chwila oddechu, chwila spokoju, chwila spotkań i rozmów. Po ciężkiej pracy, bo cały zespół, tak zarząd uzdrowisk dolnośląskich, jak i cały zespół, jak i pracownicy, duże projekty, które realizują. I to jest nie tylko takie adaptacyjne, nie tylko remonty i rozposzerzenie bazy rehabilitacyjnej, ale również szkolenia pracowników. To, co pozwoli im podnieść poziom świadczonych usług i taką codzienną pracę z pacjentami. Więc to, co najważniejsze, to nie tylko właśnie mury, nie tylko to, co w murach, ale również praca na co dzień z pacjentem i tutaj też ukłony w kierunku zarządu, który cały czas non-stop pracuje, chce inwestować i robi naprawdę dużą, ciężką pracę. Mieszkańcy dostrzegają to, co się dzieje? Tak, ja dostrzegam, bo mam okazję patrzeć na sanatorium tutaj w Sokołowsku od 4 lat i przyglądam się pod kierownictwem tutaj pana prezesa. Rzeczywiście to uzdrowisko, znaczy nie jeszcze uzdrowisko, mam nadzieję, że kiedyś może będzie to uzdrowisko. Sokołowsko się rozwija i ta rehabilitacja i te wszystkie rzeczy, które tu się dzieją, są pozytywne i dla mieszkańców, i dla regionu. Bardzo dużo i bardzo dużo dobrego się dzieje w sanatoriach dolnośląskich. Jak przyjedziemy do Sokołowska i zobaczymy, no to właściwie wszystkich Wałbrzyszan i wszystkich z okolicy mogę zaprosić. Biały Orzeł wyremontowany, piękny. Taki nie do poznania. Waligóra się remontuje. Ja myślę, że pan prezes tutaj ma jeszcze inne niespodzianki, co się będzie działo w sanatoriach dolnośląskich, ale dzieje się dobrze. Dobra też wygląda, jest atmosfera wśród pracowników, co możemy dzisiaj zobaczyć, czyli generalnie wszystko jest bardzo dobrze. Wiele jeszcze będzie się działo, bo spółka nie zwalnia tempa, o czym zapewnia prezes Radosław Zagrodnik. Poprzednie zarządy rozpoczęły inwestycje, które ja mam przyjemność kończyć, jednakże mamy w planach następne. Mamy w planach następne inwestycje, które będą służyły również społeczeństwu. Poprzez chociażby otwarcie apteki, która powiedzmy dla samych sanatoriów dolnośląskich, no powiedzmy, że nie będzie przynosiła strat, ale za to ułatwi życie mieszkańcom Sokołowska. Dodatkowo planujemy uruchomić obiekty, które są w posiadaniu spółki, a są w tym momencie nieczynne. Chcemy pozyskać dodatkowe kontakty z NFZ-em, pracujemy już wspólnie z wrocławskim oddziałem, rozmawiamy o możliwości nowych kontraktowań, planujemy również uruchamiać dodatkowe działalności komercyjne i stąd mam nadzieję się weźmie kilkadziesiąt nowych miejsc pracy, które będą dla mieszkańców Sokołowska. W trakcie spotkania, poza tym, że można było dobrze zjeść, nie zabrakło również dobrej zabawy. Najpierw odbył się pokaz straży pożarnej, w którym udział wzięli pracownicy spółki, następnie rozpoczęły się zmagania sportowe. Wiele pozytywnych emocji wzbudziła konkurencja z przeciąganiem liny, którą wygrały panie.